Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak już widzicie, to jest gra Ghost Recon Online. Z tej strony Scorpio i chciałbym wam zareprezentować dokładnie tą grę. I po prostu chciałbym zapowiedzieć taką serię z widzami. Czyli żeby po prostu zagrać sobie z innymi ludźmi w każdy możliwy sposób. No i co ja tu mogę powiedzieć o tej grze? No, to jest jak taki FPS typowy, RTS też, nie, FPS, tak, mianowicie FPS, gdzie możemy strzelać ukrywając się i to jest wyrąbane w kosmos. To jest co innego niż Battlefield 3, więc żebyście się nie pomylili przypadkiem, ja sobie wybrałem taki losowy serwer, gdzie będziemy sobie mogli pograć z innymi ludźmi. Dlatego zapowiadam nie tyle serię, bo to za mało powiedziane seria. To jest taka jakby gra z widzami. Dlatego zapraszamy tych moich widzów, którzy mają albo będą mieć zamiar ściągnąć sobie Ghost Recon Online. Dlatego zapraszam, gra jest naprawdę świetna. Mnie się osobiście spodobała. A ktoś mnie zaprosił do grupy. No, mapy są losowe, więc nigdy nic nie wiadomo, kiedy możemy grać na jakiejś fajnej mapie. Od nas to nie zależy, chociaż możemy sobie robić serwery, ale lepiej grać na takich losowych. W zależności od tego, czy nam się to podoba, czy też nie. O, dziwne, że tak mało FPS-ów mam. Dobra, zresetuję sobie widoczek. Trochę mało mam tych FPS-ów. Zdziwiłem się po prostu. Kurde. Trochę malutko ich mam, ale... O, teraz już się lepiej zrobiło nawet, powiem wam szczerze. Sobie dokupiłem coś. O, tam mam wroga, jak już widać. Sobie przebiegnę. Wow. Pozbyli się go. O kurde. No gdzie ten wróg? Ja go nie widzę. A tam jest. Się ukrywa. Ciul. Wykończcie go. Tam, ukrywa się. No, no, zapraszam, zapraszam. Ale dostał. O kurde. Wow! Ale mnie zaskoczył. Dobra, teraz już gramy na serio, na punkty, więc wiecie, trzeba się przygotować na to. Na to, że możemy zostać zabici w każdej chwili. Więc wiecie, trzeba być tu uważnym, naprawdę, bardzo uważnym. O kurde. No i gdzie jest wróg? A, to jest. Taki. O, ładnie dostał. O kurde. Przeładuję sobie. Kurde. Dziwne, nikogo nie ma. No, byłaś tam, snajperze głupi. Zapraszam. O, w mordę. Dobra, lepiej teraz sobie odczekam, spokojnie. Bo muszę sobie zregenerować żyćko. Dlatego nic nie będę robił, a jeżeli wezmę sobie lepiej pistola. Jakby miał mnie tak ktoś z bliska zaatakować, lepiej wezmę coś na mniejsze dystanse. Czyli pistola w tym wypadku. Kurde, jest naprawdę ostro. Może teraz go zaatakuję. A, pięknie. Dobrze, zdjęty. O, tam jest kolejny. Muszę uważać, że... Pięknie, asysta. I
całkowicie gra wydaje się być przyjemnym grą. RTS, FPS, takie, no, buty. No wyłaź! A, dostał trochę. Przyceluję mu tylko w łeb. Kurde, trochę wrogów się już nazbierało. O, cholera. Kurde, dobra. Trzeba teraz uważać. Ja sobie wezmę tu pistola. Ja trochę już tutaj gram w tego Ghost Recona, więc mam jakieś małe doświadczenie w tym. Więc wiecie, na czym ja stoję. Kurde. Koleś z tarczą. O, zdjęty. Pięknie. Kurde. Muszę sobie odczekać trochę, bo jak się wystawię od razu, to mogę mieć szansę na to, że padnę. Tam widzę tego kolesia. O, dobra, zaryzykowałem. No i dostałem, trudno. Ale mam zabicie. Na odrodzenie to raczej długo się nie czeka, więc jest naprawdę fajnie. Nagram tą jedną krótką rundę, żeby wam zareprezentować mniej więcej rozgrywkę w Ghost Recon Online. I myślę, że ktoś się może zapisać ze mną na taką serię, taką wakacyjną, z innymi graczami sobie będziemy grać. Zrobię sobie taki własny serwer, o ile to jest płatne, bo chyba jest płatny serwer, ale nie jestem tego pewny, dlatego wiecie, muszę być pewny, czy da się robić jakieś takie prywatne serwery, gdzie można sobie normalnie pograć ze znajomymi. A ja muszę uważać, żebym nie oberwał przypadkiem. No wiecie, to się może dla mnie też źle skończyć. A, dobrze. Padło, sucze. Kurde. Dobra. Ja muszę uważać tutaj. Pięknie. Teraz się przeszarżujemy na ten punkt. Czekam tylko na wroga. Kurde. O, już coś widać. Ach, ucieka. A, dobrze, dostał. Ja bym już tam wychodził. Chociaż nie wiem jak ja. Pójdę sobie na drugą stronę. Zapraszam was, zapraszam. Niedużo was to będzie kosztowało. Kurde, wyłaźcie stamtąd. Nie macie się czego bać. Najwyżej was zdejmiemy. No, zapraszam. Widać, że się boją. Strasznie. Dobra, przybliżymy się. O, asysta. Pięknie. Kolejny kill. Tam widzę typa. No, come on, zapraszam. Zapraszam. Come on, B. Ukrywa się ciota. Ten kwas mi przeszkadza. To pewnie jest hater. Hit. Właściwie, przepraszam. Mój kolega na to nazywa hater. Nie, ostro jest, naprawdę. Kurde, boję się, boję się. Pięknie! Seria dwóch zabójstw,
Ktoś tu jeszcze jest? Ajć, zawaliłem sprawę. Sprawę po drugiej stronie. O, tam jest. Ha! Trafiłem. No chodź tu. Chodź tu. Ło! What the fuck? Co to za kwas? Wycofałem się. Na wszelki wypadek. Przejdę się teraz na drugą stronę. Dobra. Zobaczymy, jak tam zagrożenie. Zobaczę, co tutaj się dzieje. A! What the fuck? Tutaj jest naprawdę niebezpiecznie. Dobra, on tu idzie, on tu idzie. Kurde, on ma tą swoją tarczę przeklętą. No i gdzie on jest? Ale dziwne. Ja bym już zaczął podbijać ten punkt. A tak to kurczę, nie wiem na co czekamy. O kurde, wykryto mnie. Znowu sobie przejdę na drugą stronę. Wow, co to było? Dobra, ja jestem spokojny. Kurde, ciągle ten orakel mnie wykrywa. A mi się nie podoba. O ja panie. Co tu się dzieje? Słyszę jakieś dziwne odgłosy. A to ten typo, zaraz. Ja sobie tu podejdę. O proszę, zaraz go będziemy mieć. Bo nie widzę. Kurde. Kurde, on tam sobie kampi. Zaraz go zniszczymy. Dobra. No zapraszam, zapraszam. Tam widzę jego główkę. No. Coś zobacz. Coś wypełśnie. No zapraszam. Wow! Cholera, cholera. Znowu ten kwas przeklęty. Nie, tam się lepiej nie będę zbliżał. Chociaż wszędzie jest niebezpiecznie. Kurde, zbliżę się jeszcze troszeczkę. Dobra. Tu nic nie ma. Tutaj. O, ładnie ich tam zabija. A, pięknie, zabite. Ładnie mi idzie. O, zaraz wygramy to. Pięknie! Pięknie. O, przegraliśmy. O, to skurczybyki. Nie wiem, ile nagrywam już to. O, trochę czasu już jest. No to jeszcze może jedną rundkę zapyknę. 4 na 1, ładnie, nie jest aż tak źle, przynajmniej. Po prostu musiałem już ogarnąć cały sens tej rozgrywki. Na początku to naprawdę szło mi to idiotycznie. Dobra, nic mnie nie będzie atakowało. Właśnie fajne jest to, że możemy zrobić interakcję, nieważne gdzie. Możemy się wszędzie ukrywać. Dobra, tu się ukryjemy. Nas tutaj już
nieźle pociskają. Kurde, cała tarcza mnie tutaj wkurza. A nie, bo oni mają tą swoją tarczę. Nie wiem, czemu ich nie da się zranić. Ach! Kurde. Dobra. Ukrywam się tutaj. Ale snajper jeden mnie ściągnął. Kurde. Teraz nie miałem szczęścia. O, hedzik. Właściwie to tak tutaj mniej więcej dostałem. Tak, tutaj mniej więcej. Ładny strzał. Dobra. Teraz z tej strony sobie pobiegamy. Będę się starał jakoś tu trollować nieźle. Spróbuję wykorzystać tą tarczę, którą mam przy sobie. Już nie wiem, czy to będzie w ogóle możliwe w moim wypadku. Jak? Jak mnie zabił? Przecież ja się ukryłem. Zobaczyłem przestrzał. No jak to możliwe? Przecież ja się, kurczę, ukryłem. O jest. No i widzicie, czasem można porage'ować trochę z tego powodu. Ale nie ma po co tak naprawdę rage'ować. Gra jest i tak dobra, nawet świetna. Dobra. Sprawdzam wrogów. Okej, przeładuję sobie. No kurczę. Niezły snajper. Nie. Szturmowiec mnie ściąga. Jakie? Nie. Czy on miał plusika? Dziwne. Snajper. Kurde, ale teraz mi się staty popsuły. Raz na wozie, raz pod wozem. No właśnie. Dobra, ja sobie teraz pójdę inną stroną. Nie będę tam kampił. O kurczę, to tam jest kiepska kampa. O, tu już nawet lepiej, powiem wam szczerze. Kurde. Ta moja broń ma strasznie duży rozrzut. Kurde. No tutaj niektórzy gracze naprawdę mają OP broń. A wiecie co? Może użyję tarczy. Wkurzyłem się troszeczkę. Ja wiem, jak się używa tarczy. To jest taka jakby dodatkowa rzecz. Dobra. I jedziemy z koksem. Jebot! Widzicie? I tak to właśnie działa. Ta nasza tak zwana tarcza. Czekam na wrogów. O cholera! A to dobry snajper. Aj, teraz moje staty są gorsze od wcześniejszych. A to dlatego, żeśmy musieli zmienić pozycję. Ale teraz pobawimy się trochę tą tarczą. Ja gram w tym wypadku szturmowcem. Chociaż są jeszcze dwa inne specjalizacje. Jest ten specjalista i sznajper. Sznajper. Nie mogę tarczy używać, jakie gówno. Dobra. Boję się tak naprawdę. A, jeszcze nie mogę. Ładuję się. Dobra, jakoś się muszę przedostawać się przez te kryjówki. A, pięknie. Jest zabicie. Ktoś jeszcze? Tylko muszę uważać na tych snajperów, bo oni są najgorsi z nich wszystkich.
naprawdę mogą zrobić takie szkody. Dobra, ja się teraz tutaj ukryję. Wow! Wiedziałem, że coś walnie, wiedziałem, dlatego się odsunę. No, zapraszam. Kurde. Jest naprawdę niebezpiecznie. Ja tam nikogo nie widzę. Dobra. Jakoś tak tutaj przybliżę na sam środek. Dobra. Idziemy sobie dalej. Nie, trzeba naprawdę teraz ruszać się. O kurde. A, asysta. Pięknie. Zawsze mnie tam jakaś asysta ucieszy. Się rozejrzy dokładnie. Nikt nie biegnie. Raz, tutaj. Spokojnie. Dobra, idziemy, idziemy. Szarża, panowie. Szarże. Dobra, biegniemy jeszcze dalej. Kurde, ale jest ryzyko, że możemy zaraz zginąć. Dobrze, podbijemy punkt, panowie. Dobra, wiedziałem, że mi się oberwie od snajpera, dlatego no. Ojdź, teraz coś mnie idzie za fajnie. Ale zrobimy szarżę. Spokojnie. Spokojnie, szarża będzie. I kurczę, nauczam się dobrego. Dobrej samoobrony. Pewnie się tu zbliżają, jak mniemam. Nie mam, przepraszam. Ale sobie wolę pobiegać już, bo wiem, że tutaj jest bezpieczniej. Dobra, tutaj już nie jest aż tak fajnie. Trzeba uważać. O, wiecie, można źle skończyć przez to wszystko. Dobra, ja tu muszę. A dobra! No to tarczę odpalamy. Jebot! No, zapraszam, zapraszam. Wow! A, dwóch naraz! Nie! No, dwóch naraz. Spieprzam, spieprzam, nie! Kurczę, zdążyli mnie zdjąć. O Jezu, po co ja uciekałem? No, ale przynajmniej się coś ciekawego wydarzyło, powiem wam szczerze. Wykonamy jeszcze tą rundę. Jeszcze z 2 minuty i zakończymy. To nie jest taki odcinek, tylko taki, nie wiem, gameplay, który... taki wstęp gameplayowy do takiej serii wakacyjnej, w której bym mógł zagrać sobie z innymi ludźmi. Oczywiście takimi, których znam. I nie tylko. Oczywiście wymogiem jest ode mnie no wiek taki dopasowany do mnie, albo troszeczkę młodszy. Poziom ogaru lepiej na wysokim poziomie, żeby w pozytywnym sensie oczywiście. O, o, o! Byle kogo nie będę przyjmował. Kurde. Kurde, ja spieprzam, spieprzam, spieprzam! Co to w ogóle ma znaczyć? Nie wiem co, ale... Kurde. Muszę uważać. Ach! Jak dostałem, kurde! O jest. Teraz to muszę tylko czekać, aż się uspokoi sytuacja. Słyszę kroki. Czyje to, ja nie wiem. U.
Kurde! O Jezu. A! No ten mnie ściągnął. Kurde, nie jest ze mną najlepiej. Dobra. Nie, koniec rundy. I co, przegraliśmy? Cholera. A ja nie mam dzisiaj farta ogólnie. Raz mi poszło fajnie, raz mi poszło marnie. Ale to tak jest. Mówię wam. Tak specjalnie o to dbaliłem. No nie gram naj... O, wygrana teraz. Super. Jeszcze jedna runda będzie? Nie, dobrze. O, remis. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. Jeżeli chcecie się, jakby tak powiedzieć, zapisywać do tej serii u mnie, to zapraszam, naprawdę opłaci wam się. Wow, jakieś plecaki. Nie wiem, co to ma być. Fajnie. O, 7 poziom i dostałem 2K RP. Miło. Dobrze, ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. I nie zapomnijcie się zapisać do mnie na tą serię. Jeżeli ktoś będzie naprawdę chciał, to gra jest darmowa. Link będziecie mieć w opisie do ściągnięcia tej darmowej gry. Wymogiem jest jedynie posiadanie konta Uplay. I to wszystko. I ściągnąć grę, waży ona z 5 giga. Nie jest dużo. A naprawdę gra zachęcająca i ciekawa do grania. Dobra, trzymajcie się, na razie.